w dzisiejszym odcinku Drumla. Drumla jest to bardzo stary instrument. Pierwsze wzmianki o instrumencie pochodzą z Chin z około 3 wieku przed naszą erą. Jednakże instrument jest starszy. Znana na świecie pod wieloma nazwami, choćby cangu, moon harpę, indyjski morsing, skaci apensieri, co po włosku oznacza tyle samo, co odpędzasz złych myśli. W regionie tuły nazywane komu? W Anglii Joe Harp, czyli harfa szczękowa, będzie nazywana harfą żydowską, czyli Jews Harp. Czy chiński kuksian lub inaczej hoho, ale do tej wersji instrumentu jeszcze wrócimy. Instrument tworzony praktycznie ze wszystkiego. Choćby metalu, stali, wersje azjatyckie tworzone są z brązu, a z tego co się orientuję, na Alasce powstają wersje nawet i z drewna. Instrument składa się z ramki, ramion, języczka i spustu. Tonacja instrumentu zależy od długości tego języczka. Standardowe mają gdzieś od około 55 mm do 95 mm. Jeszcze raz. Od około 55 mm do prawie 100. Wspomniana wcześniej chińska wersja instrumentu, czyli kuksian, ma takich języczków nawet 7. Wszystkie są zamontowane do bambusowego czcionka i pozwala nam to na wygrywanie nawet prostych melodiek. Gra na instrumencie jest bardzo prosta i można się jej nauczyć w parę minut. Jak grać na takim instrumencie? Instrument sam z siebie nie wydobywa żadnego dźwięku. Dopiero po przełożeniu do warg bądź zagryzieniu nasza twarz staje się pudłem rezonansowym. Bierzemy instrument w dłoń, chwytamy za ramkę tak, by nie dotykać tego metalowego języczka. Następnie przykładamy tą część ramion do warg albo zagryzamy w zęby. Gdy instrument prawidłowo przyłożymy do ust, dźwięk wydobywamy poprzez szarpanie spustu. Łatwiej jest ogarnąć instrument, przynajmniej na samym początku, gdy zagryzamy go w zębach. Musimy tylko uważać, by nie strzelić sobie tym języczkiem w zęby. Jest to piekielnie bolesne. Musimy tylko pamiętać, żeby nie zagryzać za mocno, gdyż dźwięk z instrumentu nam się nie wydobędzie. Au! Musimy też pamiętać o tym, by nie zagryzać za lekko, gdyż uszkodzimy sobie zęby. Napinając mięśnie policzków bądź poruszając językiem, znacząco możemy wpływać na dźwięk. Na początku podczas gry może nam pomagać wypowiadanie samogłosek A, E i O. Wydmuchując powietrze bezpośrednio na języczek drumli, też możemy wpływać na jej dźwięk. Podczas grania możemy się też nauczyć wielu ciekawych efektów dźwiękowych, chociażby wibraty językowe. Efekt powstaje w ten sposób, że szarpiąc język drumli, ruszając naszym własnym językiem, robimy wibracje. W pierwszych chwilach grania musisz się przyzwyczaić, że grając na instrumencie na pewno rozpieprzysz sobie wargi, zęby będą bolały. No, zawał wylew. Dokładnie. Ale to jest normalne na początku kontaktu z instrumentem. Dzięki wielkie za oglądanie.